dlaczego warto znać strukturę DNA. Skoro o DNA mowa, no to wypada powiedzieć o strukturze przestrzennej DNA. No więc ten schemat, który Państwo doskonale zapewne znają, przedstawia taką właśnie prawidłową, można powiedzieć, strukturę DNA. Ponieważ są różne formy tak naprawdę DNA w naszym organizmie, ta forma najbardziej popularna została nazwana formą B, dlatego że jako druga została w kolejności odkryta. Co jeszcze o tej strukturze możemy powiedzieć? Warto na pewno powiedzieć, że obie nici DNA są, jak to się mówi, komplementarne. To znaczy, że naprzeciwko siebie występują zawsze takie same zasady azotowe. Jeżeli mamy z jednej strony adeninę, to po drugiej stronie będzie tymina. Jeżeli mamy cytozynę, to będzie po drugiej stronie guanina. Dzięki temu możemy stworzyć zawsze bardzo wierną kopię takiej dwuniciowej cząsteczki DNA. Odkrywcami DNA są Watson i Crick, widoczni tutaj na tym zdjęciu. Zresztą widać, jak kiedyś jeszcze nie było komputerów, w jaki sposób takie modele przestrzenne się przedstawiało. Takimi kuleczkami przedstawiającymi atomy i patyczkami, które reprezentują wiązania kowalencyjne. Ale o tym dzisiaj mówić nie będziemy. Dlatego, że to mogą Państwo w dowolnym podręczniku sobie przeczytać i szkoda byłoby tracić na to 56 minut jeszcze. Więc zaczniemy jeszcze raz. Dlaczego warto znać strukturę DNA? O tym właśnie chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, przede wszystkim odwołując się do nietypowych struktur DNA albo nietypowego zastosowania DNA. Czyli nie będziemy mówić o standardowych strukturach DNA, jak to BDNA, które Państwu przed chwilą przedstawiłem, tylko o takich rzeczach, których Państwo raczej w podręcznikach nie przeczytają. Warto też pamiętać, że jeżeli jest klasówka, to DNA jest BDNA. Żadna inna forma oficjalnie w szkole nie istnieje. Natomiast dzisiaj poza szkołą porozmawiamy sobie o tych innych formach DNA. Ponieważ zawsze to budzi kontrowersje, to ja się przedstawię. Nazywam się Takao Ishikawa, co nic nie znaczy, ale warto może podkreślić, że to krótsze to jest imię, a dłuższe to nazwisko, bo to z tym różnie bywa. No dobrze, i powiedziawszy to, możemy już do warstwy merytorycznej wkroczyć. Mianowicie zaczniemy od takiego przedstawienia, powiedzmy, struktury DNA w takim, no powiedzmy, życiu codziennym. Jakiś czas temu była dość szeroko zakrojona chyba akcja marketingowa, bo w niejednym miejscu w Warszawie widziałem, nie ukrywajmy tego, takie plakaty Hewletta Packarda, który produkuje różne drukarki, komputery i tak dalej. I hasło było takie, że najlepsze oceny dostajemy, drukując za połowę ceny. Taka była reklama, ale tu jest jako taki symbol nauki pokazana struktura DNA. No więc chcę powiedzieć, że na podstawie takiej struktury DNA byśmy na pewno dobrej oceny, a na pewno nie najlepszą, byśmy nie dostali. Jaki jest problem z tym DNA? O tym na początku nie mówiłem, ale struktura DNA jest prawoskrętną podwójną helicą, a nie lewoskrętną, jak tutaj możemy zobaczyć. Różnica niby subtelna, ale proszę się przyjrzeć korkociągowi w domu na przykład. Korkociąg jest prawoskrętny, czyli żeby wkręcić, musimy kręcić w prawo. Lewoskrętny korkociąg uniemożliwiałby wkręcenie kręceniem w prawo. Czyli jest jednak zasadnicza różnica między funkcją lewoskrętnego a prawoskrętnego korkociągu. Podobny błąd popełnił niestety, nie wiem czy marszałek osobiście, ale województwo śląskie. Otóż też była taka dosyć szeroko zakrojona kampania reklamowa, że pracowitość jest w genach, że kreatywność jest w genach, no wszystko jest bardzo sympatyczne, tyle tylko, że jak tutaj Państwo zobaczą, ten DNA też jest niestety lewoskrętny. Nadzwyczaj często się zdarzają lewoskrętne DNA w takich właśnie akcjach reklamowych, ale żeby zwrócić honor województwu śląskiemu, to sukces jest w prawoskrętnym DNA, na szczęście. Więc rzeczywiście prawoskrętny DNA to jest ten DNA, o którym zwłaszcza osoby uczęszczające jeszcze do szkoły powinny pamiętać, że DNA jest prawoskrętne. Takie wpadki zdarzają się dość poważnym ludziom też. Odkrywcy DNA, James Watson, popełnił oryginalną książkę Tajemnice życia.
Bardzo fajna książka zresztą, polecam gorąco. Tutaj w oryginalnym amerykańskim wydaniu jest prawoskrętny DNA i świetnie. Ale już w polskim wydaniu niestety ten DNA się przekręcił w lewo, w lewoskrętną formę. Czyli tutaj widać, że w różnych branżach pozabiologicznych jest bardzo duży problem. Ale w innym z kolei dziele tego samego autora, też wydanym po polsku, już mamy prawoskrętną cząsteczkę DNA. Więc to wygląda na to, że jest dość losowa sprawa, ale gdyby Państwo nawet biologami nie zostali, to gdyby przyszło Państwu kiedykolwiek z DNA, czy to w wydawnictwie, albo w branży reklamowej pracować, proszę pamiętać, że jest to cząsteczka prawoskrętna. Żeby też nie było, że krytykuję świat wydawnictw, to skrytykuję nasz własny świat, mianowicie biologii molekularnej. Jest to okładka katalogu bardzo szanowanej, że tak powiem, firmy Sigma Aldrich. No i na tym katalogu też mamy lewoskrętny DNA, do którego się dobierają naukowcy. Więc z tym jest problem i od tego problemu chciałem wyjść. Czyli dlaczego warto znać strukturę DNA? No można powiedzieć, że dla pewnego rodzaju szpanu. Można się pochwalić, że rozpoznaje się tą prawoskrętną, prawidłową strukturę DNA i można wytknąć komuś, słuchaj, no przecież to nie może być, to jest lewoskrętny DNA. Tak nie wolno. Więc od tego zacznijmy. To jest prosta sprawa. Teraz przejdźmy już do bardziej poważnego problemu. Mianowicie, jakie są w takim razie prawdziwe, ale nietypowe struktury DNA. Otóż chcę Państwu powiedzieć, że owszem, zdarzają się czteroniciowe DNA, trzyniciowe DNA, zdarzają się też w wyjątkowych sytuacjach lewoskrętne DNA, tylko że na klasówce nie wolno tego mówić, dlatego że w podręcznikach mamy prawoskrętne i przy tej okazji też chcę wyraźnie podkreślić, że znakomita większość tego fizjologicznego DNA, który znajdziemy w naszej komórce, każdej komórce, to jest prawoskrętny DNA, czyli to, o czym dzisiaj będę mówić, to są swego rodzaju wyjątki, ale ponieważ wyjątki bywają bardzo interesujące, no to większą część naszego dzisiejszego spotkania poświęcimy właśnie temu problemowi. Zacznijmy więc od nici, czy struktury DNA, która się składa z czterech nici. Jest to tak zwana struktura G kwadrupleksu. Kwadrupleks dlatego, że składa się właśnie z czterech nici, a G dlatego, że bardzo dużo tam występuje guaniny. Jeżeli Państwo tutaj przyjrzą się temu rysunkowi, to zauważą, że to właśnie zasady azotowe, guaniny, tworzą wiązania wodorowe między sobą i układają się w taki niemalże kwadrat, czyli lokalnie mogą występować struktury czteroniciowe, aż czteroniciowego DNA. Jak naukowcy się temu problemowi przyjrzeli? Okazało się, że takich miejsc jest trochę w naszym genomie i o dziwo są to bardzo często miejsca związane z onkogenami, czyli genami odpowiedzialnymi za nowotworzenie, tudzież na końcach chromosomów, czyli w okolicach, gdzie są tak zwane telomery, stosunkowo dużo możemy spotkać takich kwadrupleksów G. I bardzo długo nie wiadomo było, jaka jest właściwie funkcja takiego kwadrupleksu. Dzisiaj już wiadomo, że zwykle taki kwadrupleks jest chroniony przez białko, które się nazywa nukleolina i ta nukleolina właśnie jest taką czapeczką, powiedzmy, i stabilizuje ten kwadrupleks G. Innymi słowy, dzięki tej ochronie ten DNA jest taki no, obudowany białkami i dzięki temu wszystkie geny, które są w okolicy, są wyciszone, ale jest też białko, które ma tajemniczą nazwę NM23H2 i to białko długo było wiadomo, że jest, ale nie wiadomo było, co robi. Otóż dopiero w ostatnim czasie tak naprawdę, w 2000, tutaj nie widać, ale 2010 roku, odkryto, że to białko specyficznie właśnie oddziałuje z takim kwadrupleksem i rozciąga tę nić DNA, umożliwiając tym samym dostęp różnym białkom, które odpowiadają za odczytanie informacji genetycznej. Innymi słowy, póki jest ta nukleolina i taka czapeczka, to wtedy geny są wyłączone, czyli
geny związane z nowotworzeniem też pozostają wyłączone, czyli nie ma nowotworów. Natomiast jeżeli z tą nukleoliną jest problem, albo jest duża ilość na przykład tego białka NM23, to wtedy zachodzi rozplecenie tego kwadrupleksu i wtedy ten DNA zaczyna wyglądać jak normalny DNA. Czyli różne czynniki transkrypcyjne polimerazy RNA mogą to rozpoznawać, zachodzi transkrypcja i mamy efekt takiego genu, który często właśnie o dziwo jest związany z nowotworzeniem. Także widać, że skoro są białka, które specyficznie oddziałują z takim kwadrupleksem, to znaczy, że to jest rzeczywiście twór, który w naszych komórkach istnieje, no bo gdyby takiego tworu nie było, to by takich białek rozpoznających takie struktury też zapewne by ich nie było. Teraz opuszczamy świat czteroniciowego DNA, bo to jednak bardzo nietypowa struktura. Zajrzyjmy do świata dwuniciowego, ale lewoskrętnego DNA, bo takie DNA też występują. Otóż jest to bardzo wyjątkowa sytuacja. Tutaj możemy taki model zobaczyć prawoskrętnego DNA, tego zwykłego DNA i fragmentu lewoskrętnego DNA, który nazywamy zDNA. O zDNA wciąż bardzo mało wiadomo. Zresztą bardzo długo trwały kontrowersje, czy to naprawdę istnieje. Czy to nie jest tak, że jak izolujemy DNA z jakichś komórek, to w probówce nam się robi, że tak powiem, zDNA, że się jakoś tam wynicowuje, że tak powiem, na lewą stronę, skręca się na lewą stronę i że to jest taki, powiedzmy, artefakt, czyli rzecz, która w rzeczywistości, w naturze nie istnieje, a nam się robi w trakcie badań niechcący. Natomiast dzisiaj wiadomo, że coś takiego naprawdę istnieje. Dowodem takim mocnym jest też istnienie białek specyficznych, które rozpoznają wyłącznie zDNA. One nie oddziałują z bDNA, wyłącznie z zDNA. Skoro w naszym organizmie są takie białka, no to trudno sobie wyobrazić, żeby one po prostu były, skoro nie ma lewoskrętnego DNA, które mogłyby rozpoznawać, prawda? Czyli znalezienie odpowiednich białek, które specyficznie oddziałują z jakąś strukturą DNA, jest mocnym poparciem na to, że rzeczywiście takie struktury DNA in vivo, czyli w żyjącym organizmie, istnieją. Bardzo ciekawa rzecz jest zilustrowana w tej części przeźrocza. Dlatego, że w tej chwili możemy też sprawdzić, w jakich okolicznościach powstaje na przykład taki lewoskrętny DNA. To doświadczenie było wykonane w ten sposób, że nić DNA była jednym końcem przytwierdzona do podłoża, natomiast do drugiego końca nici DNA przyczepiono magnetyczną kuleczkę. I operując magnesami można było zwinąć DNA w prawo albo w lewo i okazało się, że przy przyłożeniu tak małej siły jak 1 nanonewton Newton, można było prawoskrętny BDNA przemienić, że tak powiem, w lewoskrętny zDNA. Innymi słowy, najprawdopodobniej takie doświadczenia wskazują na to, że normalnie w fizjologicznie funkcjonującym organizmie, gdy są pewne takie napięcia, powiedzmy, mechaniczne w obrębie cząsteczki DNA, no to może się prawoskrętny DNA przekręcić, że tak powiem, na lewoskrętny. I to też jest taka teza, czy takie doświadczenie, które popiera tezę, że zDNA rzeczywiście istnieje. Więc to są dosyć takie nietypowe struktury DNA. Co więcej, nawet jeżeli DNA jest dość typowy, to znaczy prawoskrętny, dwuniciowy, to czasami się zdarzają nietypowe pary zasad, to znaczy takie, które nadal są adeniną i tyminą lub guaniną z cytozyną, ale jest inna liczba wiązań wodorowych i inne położenie tych wiązań. I to są tak zwane pary Hoekstena. Tutaj na górze mają Państwo zwykłe pary adeniny i tyminy oraz cytozyny i guaniny. Dla odróżnienia te zwykłe pary zasad nazywamy parami Watsona i Cricka od nazwisk odkrywców DNA. Natomiast Hoeksten 10 lat po odkryciu przez Watsona i Cricka w 1953 roku, żeby nie było wątpliwości, struktury DNA, odkrył właśnie w obrębie dwuniciowego DNA także takie nietypowe, powiedzmy, ułożenie par zasad i
to jest wciąż przedmiotem badań, co tak naprawdę, w jakich sytuacjach takie pary Huckstena występują. W każdym razie one niewątpliwie wpływają na nieregularność struktury DNA, bo zwykle jeżeli mamy przyzwoity prawoskrętny BDNA, no to obwód tego DNA jest cały czas taki sam, prawda? Czyli mamy jakby taką cylindryczną strukturę, podczas gdy jeżeli się zdarzy para Huckstena, no to jest zaburzana ta cylindryczna struktura, gdzieś tam troszkę zaczyna wystawać i być może to są miejsca, które też są w jakiś sposób specyficznie rozpoznawane przez białka, ale tego jeszcze nie wiemy. W każdym razie to co teraz Państwu powiedziałem, to jest wszystko odkrycie po 2010 roku, czyli mówimy o dość świeżych rzeczach. Czyli DNA i jego strukturę warto znać po to, żeby lepiej poznać biologię, żeby znaleźć sobie ciekawy temat badawczy, bo niewątpliwie to jest coś, czym być może Państwo w przyszłości będą mogli się już niedługo zająć. Czyli to jest co najmniej drugi powód, dla którego warto znać strukturę DNA. DNA, jak wiadomo, jest bardzo taką, można powiedzieć, monotonną strukturą, no bo składa się wyłącznie z czterech rodzajów zasad azotowych. Gdy się rozciągnie cały DNA w naszym organizmie, to możemy aż 500 razy do Słońca i ze Słońca podróżować do naszej planety. Czyli to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo takiego materiału genetycznego, bardzo jest to długi materiał genetyczny. Natomiast gdybyśmy z jednej komórki wyizolowali DNA i rozciągnęli, no to mielibyśmy mniej więcej 2 metry długości. Czyli tak strasznie długi materiał genetyczny jest w każdej naszej komórce. I to też, to, że to jest taka długa, powiedzmy, taśma, dość monotonna, wielu badaczom się skojarzyło z takim, powiedzmy, zapisem cyfrowym różnych informacji. No bo dzisiaj żyjemy w erze komputerów, wszyscy wiemy, że to jest tak zwany zapis zero-jedynkowy i każdy obraz, każda informacja, wszystkie informacje, które płyną przez internet, to są tak naprawdę informacje, czy w tym miejscu jest 0, czy 1, prawda? I tak samo można trochę potraktować DNA, że DNA jest takim, no nie zero-jedynkowym, bo w jednym miejscu są cztery możliwości, adenina, tymina, cytozyna albo guanina, ale takim ciągiem, powiedzmy, informacji, który może zakodować pewne rzeczy. I to się kojarzy z taką hipotetyczną, powiedzmy, hipotetycznym opisem komputera, który został wymyślony, powiedzmy, czy sformułowany przez znakomitego matematyka Turinga, że jest to taki ciąg właśnie, ciąg informacji, który przy udziale pewnej hipotetycznej maszyny może zostać przeprocesowany i zapisany. Informacje w DNA są odczytywane, czyli w tym sensie potrafimy syntetyzować jakieś białka, czyli na podstawie informacji zakodowanych w DNA, a z drugiej strony, ponieważ DNA co jakiś czas się zmienia, albo w dzisiejszych czasach możemy sami zmienić DNA, zmutować w jakiś sposób, no to to zaczyna troszeczkę pasować jakby do tego definicji, do tej definicji wyidealizowanej, definicji komputera. I to jest taki punkt, powiedzmy, wyjścia dość nowej też dziedziny badań, gdzie DNA próbuje się wykorzystać w pewien sposób jako maszyna licząca, czyli innymi słowy jako swego rodzaju komputer. Oczywiście sztuka dla sztuki bywa interesująca, ale lepiej, żeby to miało jakiś konkretny cel. I w jakiej sytuacji w takim razie taki DNA mógłby być przydatny? Oczywiście do różnych obliczeń, które mogłyby zachodzić w naszym organizmie. No? Czyli moglibyśmy mieć pewien komputer, powiedzmy, zbudowany z DNA, przyswajalny, że tak powiem, dla naszego organizmu, który by coś konkretnego dla nas robił. I w takich sytuacjach na myśl oczywiście przychodzi leczenie różnych chorób, prawda? To jest taka rzecz, w którą warto inwestować, żeby cierpienia wśród ludzi było mniej. I w jaki sposób w takim razie do tego zagadnienia się zabrać? Z jednej strony potrzebujemy pewnej maszyny procesującej informacje. Niech tą informacją będzie stan chorobowy i najlepiej, żeby taki komputer bez chodzenia do lekarza aplikował nam od razu lek. No to byłoby absolutnie genialne.
I takie badania zaczyna się prowadzić. I pokrótce chciałbym Państwu powiedzieć, w jaki sposób takie komputery zbudowane z DNA się tworzy. Na razie to jest na taką skalę laboratoryjną w probówce, ale kto wie, czy kiedyś nie przyjdą czasy, w których to, co za chwilę Państwu opowiem, stanie się rzeczywistością. Zaczniemy, jak to w informatyce, od wymyślenia pewnego algorytmu. Mamy punkt startowy i pierwsze pytanie. Czy jest jakaś informacja, która wskazuje na to, że pacjent jest chory? Jeżeli tak, to jest pozytywna diagnoza, aplikujemy lek. Jeżeli nie, no to idziemy dalej. No i to jest oczywiście negatywna diagnoza, wtedy nie aplikujemy leku. No, myślę, że ten algorytm jest prosty, nie budzi żadnych wątpliwości. Jak w takim razie zaimplementować, jak to się mówi w informatyce, taki algorytm? Jak urzeczywistnić go? Do tego potrzebny jest nie tylko DNA i to jest pewien kłopot właśnie, żeby to się działo w naszym organizmie, ale w probówce już to działa. Mianowicie mamy DNA i pewną maszynę, można powiedzieć, czyli enzym restrykcyjny. Enzym, który trawi DNA w odpowiedni sposób, w odpowiednim miejscu. Ten enzym restrykcyjny jest troszeczkę nietypowy, nazywa się FOK1, śmieszna dość nazwa, i FOK1 ma taką właściwość, że rozpoznaje sekwencje nukleotydów GG, ATG. I od tego miejsca licząc, nacina górną nić w miejscu 9 zasad dalej, a dolną nić 13 zasad dalej. No tak jest zbudowany, że akurat tam może sobie ciachnąć DNA. Jaki to ma związek z naszą diagnozą? Otóż musimy się oczywiście bardzo dobrze zastanowić, jak taką maszynę zaprojektować. Bardzo ważne jest to, żebyśmy znali sekwencję mRNA, czyli sekwencje RNA, które powstaje z genu, związanego z jakąś chorobą. Jeżeli będzie dużo tego mRNA chorobotwórczego, czyli disease indicator, czyli wskaźnik chorobowy, jeżeli tego będzie dużo, to byśmy chcieli, żeby lek został zaaplikowany. Jeżeli tego jest mało, no to chcielibyśmy, żeby taki lek nie był aplikowany. I pomysł jest taki. Jeszcze w organizmie musimy mieć pewną sekwencję jednoniciowego DNA, który jest komplementarny, czyli ma pasującą sekwencję do tego wskaźnika chorobowego. Wówczas dochodzi do połączenia jednoniciowego mRNA, bo mRNA jest zawsze jednoniciowe, z tą jednoniciową cząsteczką DNA, dlatego że tutaj zasady azotowe będą komplementarne. Czyli powstaje nam taka cząsteczka dwuniciowego DNA. Natomiast jeżeli nie ma tego wskaźnika chorobowego, czyli tego mRNA związanego z genem patogennym, to wtedy mamy w komórce tak zwaną nić maskującą, która jest niemal identyczna, czyli też tworzy pary, ale proszę zauważyć, że jest pozbawiona tych dwóch nukleotydów, które są obecne we wskaźniku choroby, czyli w cząsteczce mRNA jakiegoś onkogenu albo jakiegoś innego genu powodującego chorobę. W konsekwencji mamy taką sytuację, że te dwa ostatnie nukleotydy nie mogą tworzyć pary, dlatego że w tej nici maskującej, w odróżnieniu od indykatora choroby, nie ma tych dwóch nukleotydów. To jest niby mała różnica, ale to jest szalenie ważne dla tego pomysłu, żeby on działał. I teraz możemy pomyśleć, co dalej będzie się działo. Mianowicie mamy jeszcze jeden tutaj element, czy jeszcze jednego gracza, mianowicie w większości dwuniciową cząsteczkę DNA, która jest tutaj jakimś sygnałem wyznakowana. Może to być jakaś radioaktywność, jeżeli w probówce to robimy oczywiście, albo jakieś świecące grupy chemiczne. I one, ta cząsteczka DNA, ma cztery zasady wystające, które tworzą, czy mogłyby tworzyć, z tymi czterema wystającymi z wskaźnika chorobowego. Proszę zwrócić uwagę, że
tutaj są cztery wolne i tutaj są cztery wolne, czyli to się ładnie zazębia, prawda? Natomiast tutaj, no właśnie, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Otóż taką diagnozę możemy przeprowadzić oczywiście na dwa sposoby. Wtedy, kiedy jest cząsteczka chorobotwórcza, czyli mRNA wskazujący na to, że będzie choroba, bądź wtedy, kiedy jej nie ma. Może zaczniemy od wariantu, kiedy jest taka cząsteczka. Tak jak przed chwilą mówiłem, mamy cztery nukleotydy wystające, cztery tutaj po stronie tej drugiej cząsteczki DNA. Dochodzi do całkowitego dopasowania, odtwarza się dwuniciowa struktura DNA i to miejsce jest rozpoznawane przez enzym restrykcyjny FOK1 i górna nić jest nacinana 9 nukleotydów dalej, a dolna 13 nukleotydów dalej. I powstaje nam, czy dochodzi do odcięcia takiej cząsteczki DNA. Natomiast jeżeli nie ma mRNA związanego z chorobą, to wtedy dochodzi do przyłączenia też tych czterech nukleotydów z tymi czterema, ale nie ma tej wstawki dwóch nukleotydów, no bo tego nie było w tej nici maskującej. Czyli to miejsce na beżowo, powiedzmy, zaznaczone też jest rozpoznawane przez enzym restrykcyjny FOK1, ale nacinanie zachodzi oczywiście 9 nukleotydów i 13 nukleotydów dalej, ale jaki będzie wynik? Proszę porównać tę cząsteczkę z tą cząsteczką. Otóż ta cząsteczka jest o dwie pary zasad krótsza, dlatego że nie było tej pomarańczowej wstawki, która jest widoczna wtedy, kiedy mRNA chorobotwórczy w komórce istnieje. I dzięki temu, że te cząsteczki są wyznakowane, możemy rozdzielić po pierwsze pod względem wielkości tych cząsteczek. Ta na nie jest nieco krótsza o te dwie pary zasad niż cząsteczka na tak. I w związku z tym możemy zobaczyć, jaki jest stan w komórce. Czy ten mRNA związany z chorobą jest, czy go nie ma. I to jest na razie oczywiście historia dziejąca się w probówce, ale potencjalnie być może kiedyś będzie można to zastosować na jeszcze bardziej skomplikowany sposób, mianowicie taką diagnozę przeprowadzić dla kilku genów, taką analogiczną. Czyli jeżeli na przykład wiemy, że jakiś rodzaj nowotworu powstaje przy nadmiernej aktywności czterech różnych genów, to możemy tutaj zapisać sobie te fragmenty sekwencji, zaaplikować enzym restrykcyjny FOK1, który będzie ciął tę cząsteczkę DNA tylko wtedy, kiedy w każdym z czterech przypadków będzie dużo tej cząsteczki mRNA związanej z genem chorobotwórczym, nazwijmy to. I tylko wtedy miałoby dochodzić do zaaplikowania leku, a tym lekiem mogłoby być to coś, co jest na samym końcu. Mianowicie taka pętelka zbudowana z DNA, można sobie wyobrazić, że tutaj byłaby sekwencja, która jest komplementarna, czyli pasuje do na przykład genów czy mRNA pochodzącego z genów chorobotwórczych. Wówczas komórki, takie hybrydowe twory, bardzo wydajnie degradują i w związku z tym można by obniżyć poziom mRNA genów związanych z patogennością. Więc w ten sposób wyobrażamy sobie, że można by kiedyś spróbować stawiać diagnozę w komórce czy w organizmie. Na razie podkreślam, jest to historia, która się dzieje w probówce, ale wygląda na to, że całkiem nieźle to działa. Czyli dalekosiężnie patrząc na tego typu doświadczenia, możemy powiedzieć, że warto też poznać strukturę DNA, żeby na przykład leczyć rozmaite choroby albo przynajmniej stawiać diagnozę.